ten ode mnie, ta zielona bramka, o tu. O to. To, to, dokładnie to. Przyjechałam tutaj, ponieważ na tej ulicy mieszka człowiek, dla którego z mężem sprzedaliśmy auto. Pomimo wypełnienia naszych wszelkich formalności, za tego właśnie człowieka musimy płacić mandaty i ponosimy do tego konsekwencje. Będę musiała zostawić mandaty, do skrzynki nie wejdą. Zdecydowaliśmy się z mężem, że sprzedamy właśnie ten samochód. Mąż dał ogłoszenie w internecie. Właśnie przyjechał kupiec, mąż umówił się tutaj właśnie u nas. Spisaliśmy wszystkie umowy, została spisana sprzedaży, wszystko normalnie zapłacił. Na następny dzień zgłosiliśmy właśnie do Urzędu Komunikacji i do ubezpieczalni, tak jak powinien każdy obywatel to zrobić. Chciała już pani zapomnieć o swoim samochodzie. Tak, oczywiście, chciałam to zapomnieć, no i zapomniałam. Oczywiście do chwili tego, jak otrzymałam, po prostu otrzymaliśmy właśnie nawet jednego dnia, to przychodziło po 9, po 10 mandatów. To są pierwsze mandaty, a później za każde jedne są ponaglenia. O, i znowu mam listy pomimo odwołania. I znowu jest ich raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 listów. Dzisiaj znowu otrzymałam. Mówię, na które zaraz znowu będę musiała pisać. I co w nich jest? Zaraz właśnie, co z nich jest. No to już po numerkach, już ja na pamięć znam właśnie. No mandaty za przekroczenie prędkości. Tym razem kto do pani pisze? Tym razem to jest już instytucja, jak u nas prokuratura okręgowa, bo wcześniej miałam z prokuratury rejonowej, a teraz... Coś pozytywnego jest, że uznają to te pani odwołania? Nie, właśnie nie. Nic mi nie uznają. Pomimo moich odwołań, które pisałam do instytucji właśnie holenderskiej, Holandia nic nie uwzględniła, wskazała, że nadal jest to nasz samochód, pomimo że mamy umowę sprzedaży. Że ponad rok czasu samochód nie należy do nas, ani nic wspólnego z tym samochodem nie mamy. Za każdym razem piszę, że sprzeciwiam się przyjęciu tego mandatu i opłaty tego mandatu. No i to, co po polsku teraz napiszę, to wszystko. Niosę to wszystko do tłumacza. Dzień dobry. Przyszłam właśnie z kolejnymi listami, które otrzymałam. Kolejne z Holandii, jak nam schodzą właśnie te kolejne. I chciałabym bardzo właśnie o przetłumaczenie, tak jak w poprzednich pismach. Dobrze, tłumaczenie uwierzytelnione, tak? Tak, z pieczęcią, tak ze wszystkim, tak jak zawsze. Okej, dobrze, mandat. Dobrze, to jak tłumaczenie będzie gotowe, do pani zadzwonię, bo to dobrze. Wszystkie dane mam. Później dopiero idę na pocztę i wysyłam to. Oczywiście za potwierdzeniem odbioru, za różne wszystkie, żeby mieć to potwierdzenie, to wszystko, że dokumenty już tam doszły. No jak zawsze odpisuję, że nie jestem właścicielem tego pojazdu, numer samochodu rejestracyjnego. I jak zawsze kończy się to samo, minie może z 2 tygodnie i z powrotem mam listy. No i teraz pierwszy mandat, 5 km przekroczył, a kwotę mam 39 euro. Tu 4 km, przekroczenie 33 euro. Trzeci mandat, 13 km i 122 euro. To są mandaty wszystkie po 3 już odwołaniach. Kilka miesięcy po sprzedaniu samochodu kwota mandatów wyniosła 1500 euro. Jednak państwo kądziewcy nie płacili kar, bo nie czują się winni. Dlatego też dostali ponaglenia do zapłaty. Tym razem kwota podwoiła się. Ponieważ dalej nie uiścili tych należności, kolejna holenderska instytucja wysłała kolejne nakazy zapłaty. W ten sposób kwota mandatów wzrosła do 4500 euro, czyli ponad 19 000 złotych.